Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze. Jestem z wami w komentarzach, rozmawiamy na żywo. Kochani, dzisiaj jak widzicie jestem bez makijażu, więc takie małe zdziwienie. Jak mogłaś przyjść do nas bez makijażu, żeby otwierać kalendarz? Otóż pomyślałam, że ponieważ kalendarz jest w miarę mały, to możemy sobie zrobić od razu make-up kosmetykami z tego kalendarza. Ja za bardzo nie wiem, co jest w środku. Wiem, że będą jakieś kremy. Idealnie, bo ja jestem dopiero po maseczce, nie miałam żadnego kremu na buzi. No i słuchajcie, wiem, że tutaj będzie coś do makijażu, może jakiś tusz, może jakaś pomadka, więc od razu się tym pomaluję. Jak są mniejsze kalendarze, myślę, że mogę to zrobić. Także zaczynamy. Kalendarz jest marki Charlotte Tilbury. Jest to bardzo luksusowa marka. Tu dostałam moje potwierdzenie zakupu. Kalendarz był bardzo drogi. Już wam mówię, ile kosztował. Ojejku, jak tutaj wypisali. A, że mogę zwrócić. Ale ceny to ja tu nie mam. Świetnie. Podlinkuję wam w każdym razie ten kalendarz na dole w takim razie, bo ile tu jest napisane? 200 dolarów dałam. I dostałam tutaj też taki box z prezentami, który sobie otworzę. Sam kalendarz wygląda tak. Marka jest bardzo droga. Bardzo droga, bardzo luksusowa. Także tak to wygląda. Zobaczymy, co znajdziemy w środku. O, tak się to otwiera. Cudowne po prostu, prześliczne pudełko. A tutaj mam, słuchajcie, moje gifty. I oni te gifty spakowali w takie pudełko, więc wyobrażacie sobie, jak luksusowa jest to marka. Podobno jest to jedna z ulubionych marek gwiazd, m.in. Adele czy Madonny. No i tutaj, słuchajcie, jest gift. Taki zapakowany gift. Więc zobaczmy, co tu jest jako prezent do mojego zakupu, bo tam jak przekroczycie jakąś oczywiście cenę, to dostajecie różne gifty. I słuchajcie, zapakować to w takie coś to jest rozbój w biały dzień. No mam przynajmniej przepiękne pudełko, można tu coś schować, lakiery czy coś, ale no, nieźle co. Słuchajcie, i dostałam tutaj próbki podkładu Magic Foundation, który zresztą tu mam, już sobie przygotowałam, ale kolor mi tak średnio teraz pasuje. Mam tu, słuchajcie, różne kolory, więc spróbujemy. Będę na pewno się malować podkładem i mam Legendary Lashes Volume 2, czyli ich tusz. No i co, to może najpierw nałożę, a nie, bo nie będę nakładać podkładu, bo tu mogą być jakieś kremy. A jak mówiłam, ja jestem dzisiaj po maseczce. Tutaj mam maseczkę, którą przetestowałam. Będziecie to widzieli na vlogu, jak otwieram paczkę z maseczkami i robię takiego, no robię taki unboxing i też wam opowiadam o sklepie. A sklep to jest Hania, sklep Hani. W tym sklepie macie 10% zniżki na wszystkie zakupy. Ma wyłączność na różne marki i zrobiłam sobie tę maseczkę herbacianą. Wspaniała, nawilżająca, także buzia jest teraz... Troszkę się tak lepi, bo ma bardzo taką... Jest bardzo bogata ta substancja nasączona, ten nasączona płachta. Jest taka buzia, wiecie, dobrze wypielęgnowana. Także ja raczej polecam te maseczki na wieczór, ale buzia była przesuszona, więc nałożyłam. To co, przejdziemy już do kalendarza i mam nadzieję, że znajdę tu coś, co będę mogła nałożyć od razu na twarz, a nie tak siedzieć przed wami tutaj bez makijażu. Zobaczymy, jaki makijaż nam z tego wyjdzie, jak te kosmetyki będą wyglądać. Ogólnie kosmetyki marki Charlotte Tilbury mi się bardzo sprawdzają. Także tak to wygląda. Tak dziwnie i z tej strony, widzicie? Jakiś taki 3D ten kalendarz dziwny, takie ukryte okienka tu są. A, my tego nie otwieramy według numerków, tak? Czy ja dobrze mówię? Tu mam jakąś nieskończoność, to nie jest ósemka. Po prostu mamy 12 okienek. To się nazywa Beauty Universe. No to nie wiem, od którego lecieć. Może od góry będę najpierw otwierać, żeby tutaj to zamknąć. Pierwszy raz widzę taki kalendarz, także wyciągam pierwsze okienko. I tutaj mamy kalendarz nieponumerowany. I w pierwszym okienku będziemy numerować sobie sami. Take it all off, makeup remover. Czyli płyn dwufazowy. To jest spoko, to się zawsze zużyje, ale wiecie, ja wolę make-up. Jeżeli zamawiam taki kalendarz, to wolę dostać make-up niż pielęgnację. Drugie okienko. O, tutaj coś... Tu mamy, słuchajcie... Eyes to mesmerize. Coś do oczu. Ale co to jest? Cień. O, taki cień. Też sobie dzisiaj go użyję. I to jest kolor Jean. Spoko, to mi się już podoba, tego cienia nie miałam. Dalej. Trójka. I tu pewnie będzie ten tusz? Nie. Hollywood Lips. Bardzo fajna matowa pomadka i jest to w kolorze, zaraz wam powiem jakim, bo tu nie mam nic napisane. Screen Siren. Tego koloru nie mam, więc się bardzo cieszę, bo mam Charlotte Darling i coś jeszcze, a tego nie mam, to jest czerwony kolor. Także dzisiaj może czerwone usta. Okej, to mi się podoba. Fajnie, ten kalendarz, ale taki trochę... No to jest, wiecie, no nie wykorzystacie go raczej do zabawy z dziećmi. Cały w brokacie. Bardzo ładne. Szkoda mi to będzie, nie wiem, wyrzucać. Muszę coś pomyśleć, co z tym zrobić. Napiszcie mi w komentarzach, co mogę z tym kalendarzem zrobić. I na premierze oczywiście. W trójce jest Rock and Call Iconic Liquid Eye Pencil i to jest w kolorze czarnym, po prostu kredka, także też ją sobie dzisiaj nałożę. Tak jak wam mówiłam ostatnio na Instastory, będziemy musieli pokombinować z tymi filmami, żeby dodawać je częściej, bo się nie zmieszczę do grudnia. Słuchajcie, ja nagrywam, w zeszłym roku nagrałam 37 kalendarzy, w tym roku nagrałam już 20, na pewno z 30.
4. A zostało mi chyba 70. Wyobraźcie sobie, ile firm wypuściło w tym roku kalendarze. Kolor Chameleon Amber Haze. To jest do oczu. Także też zaraz nałożę na oczka. To mamy już 4. No i gdzie 5? Tam już był. Coś ominęłam. Nie, miałam 5? Miałam 5, bo jeszcze to. Czyli mamy 5, sorry. Mamy 5 kosmetyków, w tym 4 do makijażu, co mi się bardzo podoba. No i teraz już przechodzę tutaj do 6 o 6. Zobaczymy. Jest tylko 12, więc mamy krótszy dzisiaj film, jeżeli chodzi o otwieranie, no ale tak jak obiecałam, nałożymy to na buzię. 6 o 6. Rety, nie mogę tego odkręcić. I mamy tutaj Full Fat Lashes. Bardzo intensywne mają być rzęsy. Zawsze wącham tuszę, też tak macie? Pewnie tylko ja. Dobra, chowam 6 o 6. Wspaniałe to jest, ale kurczę, co mogę z tym zrobić? Co ja mogę zrobić z tym kalendarzem? 7. Nie wiem, czy ktoś otwiera już ten kalendarz u nas na YouTubie, nie mam pojęcia, bo ja w ogóle, słuchajcie, nie śledzę nikogo po prostu, bo ja się nie chcę sugerować żadnym filmem. Widzę, że dziewczyny nagrywają, ale nic nie śledzę, nic nie oglądam w sensie. Kolejną mamy pomadkę i jest to kolor Pillow Talk, który jest najpopularniejszym kolorem. Chyba Shush go najbardziej rozpromowała tu na YouTubie. Jest to przepiękny, nudziakowy kolor, naprawdę wspaniały. Jest jeszcze drugi, jaśniejszy KKW i on jest bardzo jasny. Pillow Talk jest bardziej uniwersalnym kolorem, uważam. Dobra, to było 7. 8. 8 jest Multi Miracle Glow Cleanser, Mask and Balm for Baby Skin Soft Skin. Czyli balsam oczyszczający, maska to może być i balsam, nie wiem, że można to nakładać na wiele sposobów i wmasowywać i ma dawać nam idealną buzię. Także tak. Który był numerek, bo się zgubiłam? 8, tak? 8, 9. Jakiś kremik. A tutaj mamy krem, który nazywa się Charlotte's Magic Cream i to jest krem do twarzy, który już miałam właśnie z kalendarzy i on jest wspaniały. Nałożę sobie zwieczka i on pachnie różami, ale tak naprawdę ładnie pachnie. Bardzo jest bogaty, wiele osób uwielbia ten krem, ma bardzo dobre recenzje. Fajny krem nawilżający, bardzo Wam polecam. Także pierwsza rzecz, którą nakładam na twarz, bo to jest mój pierwszy krok. 10. Tutaj. Co w kolejnym? Tu pewnie coś do pielęgnacji już będzie. Tak, maska. Maska bogini, tak to się nazywa. O. W ogóle jej pielęgnacja jest bardzo droga. Naprawdę wyjątkowo drogie są te kremy. I to, co miałam do tej pory, to było tylko i wyłącznie z boksów subskrypcyjnych i z kalendarzy. 11. Znowu coś pielęgnacyjnego. To jest Insta Soft Focus Beauty Flash, czyli to jest coś, co nakładamy pod podkład, albo na podkład, albo sam, żeby dawał rozświetlenie. To nałożę to w takim razie teraz pod podkład, czyli ten Beauty Flash, jako taką bazę. Raczej nie widzę, wiecie co, nakładania tego na podkład, no bo jednak to, no wiem, że to rozświetla, pewnie tylko w miejscach, które chcecie rozświetlić, można to później nałożyć, ale jakby na całą twarz, jak macie podkład, nie widzę tego. I uwaga, dziś są moje urodziny, 12. Ostatnie okienko. Nie wiem, no co zrobić z tym kalendarzem? Jest piękny, jest po prostu cudowny, ale to jest takie trochę, wiecie, nieforemne. Takie magiczne pudełeczko, jak pudełko magika po prostu. W ogóle ten papier, który tutaj teraz odpakowuję, zostawiam absolutnie na święta, jest przepiękny i będę w niego zawijać różne prezenty na bank. I na końcu mamy Visibly Slimmer Shimmer Shape Hydrating Glow. Aha, nakładamy na ciało, żeby uzyskać efekt modelki, tak to jest napisane. Nałożę sobie na dekolt, zobaczymy jak to się błyszczy. Oj! I wszystko, jak widzicie, jest w takiej wielkości, jeżeli chodzi o pielęgnację, więc takie średnie. Okej. Co to daje? Pewnie taki trochę koloru, trochę rozświetlenia. Tutaj to wiecie, tylko tak na kawałek nakładam. Przepięknie pachnie. No błyszczy się, ale ja wiem, no taki po prostu nawilżający krem. Pewnie zostawię to sobie na lato, żeby używać na nogi i na dekolt. Czy to dało mi ciało supermodelki, to nie wiem. Ale dobra, kochani, koniec żartów. Nakładamy w takim razie kosmetyki. Troszkę liczyłam na więcej, dałam $200 za to. Mam tutaj wprawdzie kilka pełnowymiarowych kosmetyków, na przykład te. I każdy z nich kosztuje 100 zł, to oczywiście wiem, więc w sumie ten kalendarz się zwraca, ale mimo wszystko liczyłam na trochę więcej. Nałożę sobie ten podkład, wezmę sobie z tej ulotki. Bardzo lubię nakładać podkład tą 10 z Kat Von D. No i spróbuję sobie, słuchajcie, bo mam teraz 3 tutaj w butelce. Chciałabym spróbować sobie czegoś bardziej żółtego. Zobaczymy 6. No, to jest dobry kolor, 6. A 3, którą mam, wygląda tak. W sumie podobne kolory, co? Podobne są do siebie. Czyli 3 i 6. Te 2 najbardziej zbliżone, takie najbardziej żółtawe. Czy 4 jest taka też w tym stylu, ale ona jest bardziej brzoskwiniowa.
czyli jednak muszę zostać przy swoim. To się nazywa Magic Foundation, ma robić po prostu wszystko. Ma idealnie, wiecie, nam buzię i wygładzać, i rozświetlać, i kryć, i wszystko, wszystko w jednym, także nakładam na całą buzię. Szkoda, że nie dali tutaj tego korektora, ale zdaję sobie sprawę, że nie mogliby dawać korektora, no bo wiecie, nie wiadomo kto kupuje kalendarz. Z jednej strony, no nie mogą się kierować tylko na jasne odcienie, nie mogą się kierować tylko na ciemne, więc to rozumiem. Ale też mogli dać w sumie taką ulotkę z tymi korektorami, bo chciałam spróbować korektora, ale jest dosyć drogi i tak jakoś zawsze mam, słuchajcie, obiekcje, czy kupić sobie ten korektor. Powiem Wam, przy jednej warstwie on nie robi na mnie wrażenia, on wygląda jak krem BB. Oczywiście wyrównuje buzię, w kamerze wygląda spoko, ale tutaj na żywo widzę, te wszystkie niedoskonałości jeszcze przebijają i nie podoba mi się to. Jednak taki podkład powinien być troszeczkę bardziej kryjący, tak mi się wydaje. Taki daje efekt bardziej naturalnej skóry, co nie do końca mi się podoba. Ja chcę, żeby podkład krył. Podkład ma kryć, ja nie chcę rozświetlenia. Oczywiście ta buzia wygląda spoko, zdrowo, ale mówię, z bliska ja widzę jakieś niedoskonałości i dla mnie to nie jest jeszcze idealnie. Także tuszujemy, tuszujemy. Pod oczy Fenty 200. Pod oczy i tutaj tak widzicie, na cały ten region. I paluszkiem. Ok, na buzie Industrial Strength Concealer z Benefitu w kolorze 2. Ciemny. Ciemny, ciemny. Nie, pani. To na lato, nie na teraz. Ulala. O nie, musimy jedynką się poratować. No, tego dużo muszę jeszcze zakamuflować. Wiem, że tego w kamerze nie widać, ale ja widzę te wszystkie niedoskonałości. I ja wiem, że za godzinę one wszystkie wyjdą, wiecie. Póki co ta buzia wygląda jeszcze świeżo, tak wiecie, rozświetlona jest, ale ja dlatego chcę mieć podkłady kryjące. Albo wiecie, rozświetlający właśnie plus korektor. Jasne, możemy i tak zrobić. Albo, albo. Także widzicie, dzisiaj mamy kalendarz plus Get Ready With Me. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Napiszcie na premierze, czy okej. No i jestem właśnie bardzo ciekawa, co powiecie na to, żeby filmy były częściej. Wiem, że wiecie, no powiecie, dobra, dodawaj, jasne, ale musicie je oglądać. To od Was zależy wszystko. Wiecie, ja też nie chcę, bo niektórzy pisali, wrzuć, zrób filmik bardzo długi, w którym będzie kilka kalendarzy. To by Was zanudziło. Właśnie te 10-15 minut jest idealne, żeby przedstawić Wam kalendarz, żebyście się mogli oderwać od codziennych zajęć. Ja nie chcę Was trzymać na YouTubie godzinę. Wiem, że niektórzy mówią, a spoko, spoko, a później nie będziecie tego oglądać. Ja to wiem. Pod oczki Fenty Beauty w kolorze lavender. Genialny puder pod oczy. Jak macie sobie kupić jeden puder, jak chcecie sobie wygładzać tą okolicę, bo macie worki, siniaki, nakładacie korektor i chcecie to utrwalić i rozświetlić tą okolicę, to jest najlepszy puder. To poleciła Jaclyn Hill i ja ufam jej rekomendacji w tej kwestii. Po prostu to wygląda super. Utrwalone na cały dzień i rozświetlone. Bardzo jasny puder, ale mówię, idealny kolor pod oczy. Idealnie tak rozjaśnia i rozświetla. No zobaczcie, to jest po prostu efekt, taki airbrush się robi. Na całą buzię Golden Rose Longwear Finishing Powder. Bardzo drobno zmielony. Nie powiedziałam Wam dzisiaj o mojej biżuterii i o tym, co jestem ubrana. Sweter mam z HM-u z zeszłego roku, może go znajdę. To jest taki V. Duże swetrzysko, ciepłe, bo już dzisiaj jest naprawdę zimno. Lubię dekolty właśnie V. Naszyjnik mam róże wiatrów dla wszystkich podróżników i żeglarzy, słuchajcie. Taka róża wiatrów i mamy tutaj taki niebieski kamień Swarowskiego. Przepięknie wygląda razem, tak symbolizuje, jak mi się skojarzył z wodą i chciałam właśnie, żeby był w takim kolorze. I słuchajcie, kolczyki też są tak samo, nawiązują do róży wiatrów, do kompasu. I tutaj jest cyrkonia, także taki zestaw idealny, bardzo mi się podoba. Dobra, kochani, na policzki Cover FX, jeszcze Wam tego w sumie nie pokazywałam. To jest taka paleta rozświetlaczy, bardziej rozświetlaczy niż bronzerów. Róż, oczywiście róż jest strasznie intensywny i bronzer. To jest bronzer do konturu. Ma też taki błyszczący finishing powder, ale on jest dla mnie zbyt błyszczący, żeby go nakładać na całą buzię. Także tym się konturuję i pędzelkiem z NYX-a. I jeszcze troszeczkę tego różu, ale dosłownie, zobaczcie, jest taki intensywny. Strasznie intensywny. I nałożę sobie rozświetlacz ten. Ale są bardzo intensywne. Cover FX, bardzo fajna firma. Też chciałam Wam pokazać coś takiego dzisiaj nie polskiego. Coś wiecie, co jest z innych marek niż nasze. Może Was zainteresuje, zostawię Wam linki na dole. Ja to wszystko zamawiam na Cult Beauty, oczywiście bez żadnego cła. Z UK wszystko idzie. Kochani, ja sobie szybko robię brwi i zaraz do Was wracam. Brwi zrobiłam błyskawicznej, bo mi się zaczęło już teraz spieszyć. Słuchajcie, kredka z Belle, ten wosk do brwi w ciemniejszym, w tym kolorze numer 1. I Anastazja w ten żel, który bardzo mocno nadaje kolor, to jest blond. Celowo takiego dziś użyłam, bo chciałam mieć właśnie jasne brwi. Natomiast muszę sobie teraz przyłożyć paluszek, żeby zdjąć taki osad, który zostaje. Zbyt dużo koloru. O, tak uklepać sobie te włoski z przodu. I teraz, kochani, przejdę sobie do ust. Nałożę sobie usta, bo chcę zobaczyć, jak to się będzie trzymać. Jest to kolor Screen Siren, czerwony. Bardzo lubię te jej matowe pomadki.
pięknie pachną. I są naprawdę takie matowe, kremowe. O tak. Powiem Wam tak, do tego koloru potrzeba konturówki zdecydowanie. Jest trudne do nakładania, trochę sobie wyszłam za linię. Dziwnie ten rozświetlacz wygląda na tym podkładzie, tak miejscami się... Widzicie, tak ciemny się wydaje tutaj też teraz. Nie wiem, jakoś nie jestem przekonana. No nie wiem, widzicie to czy nie? Może mi się tylko zdaje. Dobra, przejdźmy do produktów do oczu. Usta mi się podobają, zobaczymy jak zaschną zaraz. Eyes to Mesmerize Gin, czyli ten żel, żelowa konsystencja. Piękny kolor. Naprawdę można nałożyć na całą powiekę, żeby po prostu mieć efekt mokrej, połyskującej powieki. Ładnie to wygląda, tak elegancko. W ogóle te kosmetyki są takie bardzo właśnie eleganckie, że tak powiem. Wąchałam też perfumy Charlotte Tilbury, jak byłam w Holandii i powiem Wam, że mi się nie podobały. Będzie to zdecydowanie dla fanek wszystkich ciężkich, słodkich zapachów, ale takich wieczorowych. Okej, mam nadzieję, że to się nie zbierze jakoś bardzo w załamaniach, że to zaraz wyschnie. Mam tu też kredkę tą Amber Haze. No, łatwo się nie maluje. I tak raz dwa naprawdę. Lubię takie cienie w kredce, bo to są idealne kosmetyki na co dzień. Bez żadnych pędzli, paluszkiem, o ile macie krótkie paznokcie. Powiem Wam, że teraz nie chcę wracać do długich paznokci. W ogóle na razie nie wracam do hybryd. Mam krótkie i zwykłym lakierem pomalowane i dobrze mi z tym jakoś. Na razie rezygnuję z hybryd. Są, stały się dla mnie uciążliwe w pewnym momencie. Uzupełnianie. Nie miałam na to czasu po prostu. Ciągle się coś działo i musiałam coś, wiecie, naprawiać. Wolę mieć krótkie paznokcie, jakoś tak lepiej ta moja dłoń wygląda. Przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz mam taką fazę. Bezhybrydową. Czy są tutaj jeszcze... Czy jest tu ktoś na premierze, kto już zrezygnował z hybryd? Jestem ciekawa, czy trzymacie się, czy wróciliście. Kredka Rock and Call. Tu by się przydało coś do pomocy. Hakuro J610. Czyli jakiś mały pędzelek, który nam to rozmaże. Okej, okay, podoba mi się ten efekt. O, nie uciekaj mi, kredeczko. Okej, okay, kreseczki takie, wiecie, linia rzęs jest po prostu zarysowana. A teraz wypróbujemy sobie ten tusz, nazywa się Full Fat Lashes i mam nadzieję, że takie będą. Pełne, grube, wielkie rzęsy. Tradycyjna szczota, coś co lubię. O rety, co mi się tu stało? Coś się tam odkleiło. Zaraz to wezmę, jak chwilkę mi przeschnie ten tusz. Powiem Wam, że ten tusz jest taki... w odczuciu, jakby już był trochę przeleżany. Wiadomo, że on jest świeży, ale właśnie to jest jeden z takich tuszy pogrubiających, który ma bardzo dużo w sobie wosków. Trochę jakbym używała wodoodporną maskarę. Wiecie, o co mi chodzi? On nie jest taki wodnisty, nie jest żelowy, nie jest taki świeży w odczuciu, tylko właśnie jakby już trochę się przeleżał. Okej, nie są bardzo wydłużone, ale faktycznie są pogrubione. Nie będzie to mój ulubiony tusz, bo fajny efekt daje, ale trochę jest za drogi jak na taki efekt. Myślę, że spokojnie taki efekt uzyskamy tuszami tańszymi. Często te wysokopółkowe tusze niestety nie dają rady. W innym filmie przetestuję Wam ten drugi tusz, żeby zobaczyć, jak właśnie on wygląda. Ja nie wiem, czy tego kiedyś nie testowałam już. Teraz w tym momencie nie pamiętam, bo wiem, że kiedyś testowałam ten Magic Foundation na tym kanale. Pokazywałam Wam właśnie drogie marki. Także tak to wygląda. Dajcie znać na premierze, jak Wam się podoba ten make-up. To jest taki mój dzienniak z czerwoną szminką. Teraz będę wychodzić z domu i wiecie, i lecieć gdzieś tam na dwór. Nie do końca mi się podoba ten podkład. Niby wszystko jest okej, okay, w kamerze wygląda dobrze, natomiast na żywo widzę niedoskonałości, nadal mi prześwitują i to mnie w nim denerwuje. Tak poza tym podobają mi się bardzo produkty do oczu i produkty do ust też są fajne, są trwałe, bardzo elegancko wyglądają, są to takie eleganckie kosmetyki. Kocham palety Charlotte, bo już Wam pokazywałam wielokrotnie, że mam właśnie te. Ostatnio sobie też kupiłam tą paletę Starry Eyes, też jest prześliczna. Taka elegancka paleta do makijaży dziennych i wieczorowych. Więc serdecznie Wam polecam. No i jestem ciekawa, co sądzicie o tym kalendarzu, czy był wart tej ceny, czy nie. Ja te kosmetyki na pewno użyję i nie żałuję, że go kupiłam, natomiast wiem, że jakby ktoś kupił tak nie znając marki i wiecie, i licząc na jakieś super kosmetyki, może się zawieść, bo to są faktycznie bestsellery marki Charlotte Tilbury. Ja je docenię, ale wiem, że nie każdy by się z tego cieszył. Myślę, że trzeba znać tę markę, żeby ten kalendarz docenić. Także takie jest moje zdanie. Dajcie znać, co sądzicie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie mi kciuki do góry. Tak wygląda ten kalendarz. Czekam na Wasze sugestie, co z nim zrobić. Na pewno go nie wyrzucę, bo jest tak piękny. Może nie, może zapakuję w niego w to prezenty świąteczne, w te pudełeczka jakoś, jakieś wiecie, małe prezenciki i na choinkę, no nie wiem, będę musiała coś z tym zrobić, bo jest przepiękny i szkoda go wyrzucać. Jestem zadowolona mimo wszystko z zawartości, chociaż wiem, że nie wszyscy będą tutaj zadowoleni z tego, co było w środku. Dajcie mi kciuki do góry, jeżeli Wam się podobało, jeżeli z chęcią ze mną spędziliście
otwieranie kalendarza plus jeszcze Get Ready With Me na żywo. No i co? I widzimy się w kolejnym filmie z kolejnym kalendarzem adwentowym. Zaglądajcie na mój kanał często, zaglądajcie na moje Instastory na Instagramie, bo tam Wam zapowiadam wszystkie filmy i zapraszam Was na premiery. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa, kochani. Buziaki, cześć!